Kolejny rok niestabilnego otoczenia. Jak to wpływa na ekosystem startupów? To temat naszej debaty, debaty Rzeczpospolitej poświęconej oczywiście startupom, niestabilnemu, bardzo trudnemu w tej chwili otoczeniu, jeżeli chodzi o funkcjonowanie gospodarek, gospodarki międzynarodowej. Mamy przecież wojnę, mamy końcówkę pandemii, ale też trudności w gospodarkach narodowych, chociażby problem bardzo wysokiej inflacji. Jak w takich warunkach mają funkcjonować i jak mają się rozwijać startupy? O tym będziemy dyskutować. Grono jest znakomite. Przedstawię moich gości. Pan Dariusz Żuk, założyciel i CEO Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Panie redaktorze, witam Państwa. Jest z nami pan Jarosław Sroka, członek zarządu Kulczyk Investments. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Trzecim uczestnikiem debaty jest pan Marcin Szczeciński, kierownik do spraw inwestycji kapitałowych, firma Adamet. Dzień dobry, witam pana. Dzień dobry, witam Państwa. Ja się nazywam Marcin Piasecki, jestem redaktorem zarządzającym Rzeczpospolitej i będę miał przyjemność i zaszczyt poprowadzić nasze spotkanie. Drodzy panowie, chciałbym, żebyśmy zaczęli od tego, od takiej diagnozy sytuacji. W jakim miejscu jesteśmy? No oczywiście wspomniałem o wojnie na Ukrainie, wspomniałem o sytuacji pandemicznej, no, która wygląda może nieco lepiej, ale chyba przesadą byłoby że twierdzenie, że pandemia się skończyła. No spójrzmy na to, co się dzieje w Chinach chociażby. No i kolejna sprawa, też niestabilna sytuacja gospodarcza, ten brak pewności w gospodarkach w tych wiodących na świecie, no również w Polsce, spowodowaną wysoką inflacją, ale również nie tylko. Czyli mamy dużą dozę niepewności, no oczywiście na świecie również mamy tragedię taką, jaką jest wojna. No i właśnie, jak tutaj mają funkcjonować startupy? Czy to jest tak, że ta rzeczywistość, ta trudna rzeczywistość, ta niepewna rzeczywistość przedefiniowuje funkcjonowanie startupów, czy jednak no, w zasadzie, mimo tego doświadczenia pandemicznego, mimo doświadczenia wojennego, wszystko powinno iść swoim utartym torem i ten ekosystem startupowy, ten system startupowy powinien działać tak jak dotychczas i działa tak jak dotychczas. No właśnie, to jest moje pierwsze pytanie do uczestników debaty. Jaka jest definicja, panów definicja sytuacji? Jak wygląda w tej chwili funkcjonowanie startupów? W którym miejscu jesteśmy? Pan Dariusz Żuk, bardzo proszę. Dziękuję bardzo. No, sytuacja jest na pewno wyjątkowa i niespotykana. I to drugi raz w ostatnich latach. Najpierw pandemia, teraz wojna. Przede wszystkim ta sytuacja i efekty zależą od tego, czym startup się zajmuje, w jakim działa obszarze, w jakim ekosystemie, kogo ma wśród założycieli, ale też inwestorów. Więc to jest bardzo złożona odpowiedź na to pytanie, bo to zależy. I teraz ogólnie, jeżeli chodzi o rynek w Polsce, to dzisiaj Państwo pokazali również w Rzeczpospolitej, ale raport się ukazał chwilę temu PFR-u i Nowo, pokazujący, że faktycznie nie jest źle w Polsce, bo mamy ponad miliard złotych inwestycji w pierwszym kwartale tego roku, co pokazuje, że no, ta liczba jest wyższa niż liczba wszystkich inwestycji w 2019 roku w startupy w Polsce, więc to pokazuje, że jesteśmy na dobrej drodze, na krzywej wznoszącej. Oczywiście nie wiemy, co się wydarzy za chwilę. Ta wojna no, wybuchła w ostatnim miesiącu de facto tego kwartału, więc zobaczymy. Natomiast wydaje mi się, że nie jest tak źle. Wydaje mi się, że startupy no, działają jednak globalnie, tak? Nie są sfokusowane na dane rynki, tak jak chociażby firmy handlujące, sprzedające coś na wschodzie chociażby. Więc tutaj wydaje mi się, że takiego impaktu dużego nie, to nie będzie miało. Chociaż
Oczywiście cierpią na tym startupy głównie z Ukrainy. Ja jestem założycielem dwóch funduszy, Bivalue i IP Seed. I tam mamy spółki, które funkcjonują, czy w ogóle były zakładane na Ukrainie. Mamy taką spółkę Spin and Eye, która świetnie sobie radziła, świetnie sobie dalej radzi, no ale duża część zespołu jest na Ukrainie. I tam inwestorzy, którzy byli zainteresowani rundą, wstrzymali inwestycje. Z tego, co ja wiem i słyszę, wiele ze startupów, wiele z projektów na Ukrainie no, ma ogromny problem dzisiaj. Ma wstrzymane inwestycje, inwestorzy nie chcą inwestować w startupy, które mają jakiś pierwiastek ukraiński na dzisiaj. Więc tam jest wydaje mi się bardzo źle. U nas dzisiaj ja tak dużego impaktu nie widzę na rynek polski negatywnego. Bardzo dziękuję za tę wypowiedź, ale czy tym negatywnym, jak to pan określił, impaktem nie jest na przykład to, i tutaj podam przykład z innych rynków, na przykład rynku nieruchomości, że inwestorzy no, zaczęli się, jeżeli chodzi o Polskę, wstrzymywać, tak? Ci inwestorzy zagraniczni, ci z dalszej zagranicy powiedzieli, poczekajmy, zobaczmy, jak sytuacja będzie się rozwijała. Miesiąc, czy dwa, czy nawet pół roku, czy rok nie będzie grał tutaj szczególnej roli, jeżeli chodzi o kwestie z naszej całego, naszego procesu inwestowania w Polsce, ale lepiej się przyjrzeć temu, co się będzie działo, jeżeli no, chodzi przede wszystkim o tę sytuację wojenną. Czy panowie spotkali się również z taką z postawą i czy to nie jest, i czy to właśnie nie jest jakimś zagrożeniem? Jak sytuację ocenia pan Jarosław Sroka? No, konia z rzędem, kto przewidzi skutecznie to, co się wydarzy w najbliższych miesiącach. Przypomnijmy sobie, że zaledwie kilka tygodni temu nikt nie wierzył w wybuch wojny w Ukrainie i prezydent Putin wszystkich zaskoczył, zmieniając zupełnie układ sił w regionie. I pamiętając o pozycji i lokalizacji Polski, Polska staje się krajem przyfrontowym i z naszych obserwacji jednoznacznie wynika, że to ma znaczenie, że inwestorzy zagraniczni, którzy przyglądają się naszemu rynkowi, biorą to jako dodatkowy czynnik ryzyka. I to z jednej strony, co powiedział Darek, wydaje się, że spółki, które są już na odpowiednim poziomie skalowania, które przekroczyły pewną barierę rozwoju, mogły rozwinąć skrzydła i stały się międzynarodowymi podmiotami, będą na to ryzyko tego rozwoju mniej narażone niż na spółki poszukujące kapitału, będące na bardzo wczesnym etapie rozwoju, dlatego że kobieca intuicja podpowiada, że ten apetyt na ryzyko ze strony szczególnie zachodnich inwestorów, jeżeli chodzi o fundusze venture capital, a jest ich zdecydowana większość, jeżeli chodzi o liczbę i jakość transakcji w Polsce, będzie mocno ograniczony w najbliższych tygodniach i miesiącach, dopóki sytuacja się nie wyjaśni. Ryzyka, z którymi mamy do czynienia, to nie są te typowe ryzyka, które byli w stanie do tej pory akceptować i konsumować, czyli ryzyka związane z niedoświadczeniem, brakiem kompetencji, ryzykownym modelem biznesowym podmiotów, w które inwestowali. Dzisiaj mamy do czynienia z potężnymi ryzykami geopolitycznymi, makroekonomicznymi, ceny nośników energii, inflacja, migracja i zmiany klimatyczne. I proszę też zwrócić uwagę, i to może taka drobna wycieczka filozoficzna, żadnego z tych problemów ludzkość w ostatnich latach nie złapała za rogi, nie rozwiązała w najmniejszym stopniu. Akumulacja tych wszystkich zjawisk tworzy zupełnie nowy wymiar jakościowy, jeżeli chodzi o ocenę ryzyka, szczególnie tutaj nad Wisłą. Bardzo dziękuję. I pan Marcin Szczeciński, jak z kolei wygląda pana ocena sytuacji? Bardzo proszę. Pan redaktor zapytał, w jakim miejscu dziś się znajdujemy. Powiem tak, że może w sferze faktów, wydarzeń wiemy, co się dzieje, ale pełne rozumienie implikacji, konsekwencji tych wydarzeń przyjdzie dopiero z czasem. Mamy pierwszy raz od dobrych kilkudziesięciu lat do czynienia w Europie z pełnoskalowym konfliktem zbrojnym, który też, jak bardzo słusznie zauważył pan Jarosław Sroka, pociąga sobą bardzo istotną falę migracyjną.
Myślę, że dopiero z czasem przyjdzie rozumienie konsekwencji tych wydarzeń. Myślę, że kiedy nie do końca rozumiemy konsekwencje tego, co się dzieje, naturalnym odruchem może być wstrzymywanie aktywności czy odwlekanie podejmowania decyzji inwestycyjnych. I to, czego my doświadczyliśmy już z pierwszej ręki, ze spółek, może tak też oględnie powiem, z naszego otoczenia, to zachowania inwestorów, którzy wkrótce po wybuchu konfliktu zbrojnego w Ukrainie proponowali radykalne zmiany warunków inwestycji, w praktyce nieakceptowalne dla startupu. Pytanie, na ile jest to ważki i celny argument, na ile jest to wymówka, pozostaje otwarte. Pan Dariusz odwołał się do raportu PFR i Innova Venture. Ten raport dzisiaj jest omawiany na pierwszej stronie dodatku gospodarczego Rzeczpospolitej. Ustalenia tego raportu są bardzo optymistyczne. Mieliśmy do czynienia z rekordowym kwartałem, natomiast myślę, że warto pamiętać o tym, że istnieje pewien poślizg, inercja, opóźnienie pomiędzy podejmowaniem decyzji przez komitety inwestycyjne, podpisywaniem umów inwestycyjnych, a w taki czy inny sposób raportowaniem czy upublicznianiem transakcji. I obstawiałbym, że 90, może 95% transakcji, które zostały zaraportowane jako te z pierwszego kwartału, to tam decyzje inwestycyjne podejmowano przed 24 lutym. Pierwsze ujęcie, pierwszą migawkę konsekwencji wydarzeń w Ukrainie dla polskiego ekosystemu startupowego w kontekście wielkości inwestycji, myślę, że zobaczymy dopiero w raporcie za drugi kwartał tego roku. I z komentowaniem tego, co zobaczyliśmy w tym raporcie w kontekście wojny w Ukrainie, trzeba być bardzo ostrożnym. Ten raport może nie oddawać jeszcze pełni sytuacji. Bardzo, bardzo dziękuję za tę wypowiedź. Panowie, a teraz porozmawiajmy chwilę o czarnym scenariuszu. Czarnym scenariuszu dla polskiego rynku startupowego. Jednym z elementów tego czarnego scenariusza może być to, że zarówno polskie startupy, polscy twórcy startupów, ci nie wiem, najbardziej rzutcy, najbardziej elastyczni, najbardziej mobilni. No jednak czując to zagrożenie i to, że ten cały ekosystem właśnie jest w takiej wyczekującej fazie, może będą mieli dość Polski i pójdą sobie w świat. Proszę zauważyć, że też dosyć dużo startupów z Ukrainy się przemieściło do Polski. Oczywiście tam jest wojna i to jest inna sytuacja, ale czy nie będzie to też taki element takiego, bym powiedział, bardziej ogólnego ruchu, związanego z tym, że może jednak z tego kraju przyfrontowego, jak to określił Jarosław Sroka, no to może warto się jednak oddalić i robić i rozwijać swój biznes nieco dalej, przynajmniej potencjalnie bardziej bezpiecznych warunkach. Jak to jest, pan Dariusz Żuk? Czy pan zauważył tego rodzaju tendencje? Czy pan w ogóle bierze to pod uwagę, że coś takiego może się zdarzyć w Polsce? Ja tutaj jestem w miarę optymistyczny, tak? Oczywiście to, czym mówi pan redaktor, jest ta strategia wait and see inwestorów i ona się pojawiła na początku. Mieliśmy dwie transakcje, jedną w Biwali, drugą w IP Seed, które się wstrzymały na chwilę, natomiast one się wstrzymały na 2 tygodnie i wróciły. Za chwilę ogłosimy w Biwaliu jedną z większych rund i częściowy exit. I to myślę, że będzie ciekawe wydarzenie na rynku również. Więc oczywiście były różne rozmowy o obniżeniu wartości, value tych spółek od inwestorów, ale wydaje mi się, że to wróciło na w miarę dobre tory. Oczywiście, tak jak tutaj wspominał Jarek, w przypadku dobrych spółek, większych spółek, ten problem jest mniejszy, bo to pochodzenie tu już nie jest tak ważne, tak? Liczą się klienci, liczą się rynki, zespoły są ulokowane w różnych częściach świata. Natomiast
Ja tutaj no, widzę dalsze zainteresowanie inwestorów, bo oni mają po prostu kapitał, tak? No, muszą ten kapitał wydać, zainwestować. Widzę większy problem w zebraniu nowych funduszy. Ja nie wierzę w to, że dzisiaj inwestorzy będą inwestowali, nowi inwestorzy w fundusze z tej części Europy. Tutaj obawiam się o ten rynek, tak? I prywatnych inwestorów. Tu może być pewne zawahanie, wstrzymanie i szczerze mówiąc już to chyba trochę widać. Natomiast ten czarny scenariusz, czy startupy będą uciekały, no to myślę, że nie zależy od wojny. To w Ukrainie, czy w ogóle o tej sytuacji, tak? To myślę, że jeżeli startupy znajdą sobie finansowanie za granicą, to dobre finansowanie za granicą, to tam pójdą. Jeżeli znajdą dobre w Polsce, będą w Polsce. Ja myślę, że tutaj nie ma aż tak dużego wpływu na to, tak? Bo startupy, szczególnie z Polski, no, myślę, że nie patrzą dzisiaj z perspektywy tego, że jest w Ukrainie wojna i my musimy uciekać, szukając kapitału gdzieś za granicą. Nie zauważyłem takiej tendencji, szczerze mówiąc. Bardzo dziękuję. A jaki jest scenariusz, czarny scenariusz dla pana Marcina Szczecińskiego? Pan Dariusz Żuk wspomniał właśnie o tym wstrzymywaniu się z finansowaniem, pewną trudność z, być może z nowymi inwestorami. Ja wspomniałem o tym, że może startupy po prostu się stąd tak no po prostu uciekną. Co jest dla pana tym czarnym scenariuszem? Tak, no, myślę, że nie możemy wykluczyć, że część uczestników kolejek do urzędów paszportowych to są założyciele startupów, choć chyba nie spodziewam się szczególnie licznej tam reprezentacji funderów startupów. Tak, no, może powrócę do tego raportu, o którym dzisiaj mówiliśmy. Tam mówi się o tym, że 53% zainwestowanych środków ogółem z pierwszego kwartału to były środki międzynarodowych funduszy, ale zaledwie dotyczyło to 12 transakcji, czyli kilkunastu, 14%. Jakbyśmy się uważnie przyjrzeli, to ci zachodni inwestorzy głównie inwestowali w dalsze rundy, w rundę B, jeśli były dalsze rundy, no to w kolejne rundy, a przede wszystkim to gro tego kapitału trafiło do transakcji ICI, więc myślę, że to pozostałe środki zapewniali lokalni inwestorzy, a w szczególności inwestorzy wspierani środkami czy PFR-u, czy NCPR-u. Myślę, że te środki przynajmniej jeszcze do końca przyszłego roku, bo niestety źródło finansowania to obecne później wysycha, zapewnią pewien bezpieczny bufor czy poduszkę finansowania i rozwijania działalności projektów startupowych w Polsce, no przynajmniej do rundy A. Tak, to może tyle z mojej strony. Bardzo dziękuję pan Jarosław Sroka. Czarny scenariusz. No, trudno chyba coś dodać do tego, co powiedzieli koledzy, ale mam nadzieję, że nie dojdzie do sytuacji takiej, że właśnie inwestorzy pod pretekstem właśnie niepewności związanej z napięciem za naszą wschodnią granicą będą próbowali wykorzystać ten fakt do tego, żeby renegocjować czy zmieniać zasady współpracy ze spółkami, które wspierają kapitałowo. I pamiętacie panowie dyskusję, która też przetoczyła się przez ekosystem startupowy na początku pandemii, kiedy wróżono w czarnych, najbardziej czarnych scenariuszach, że to wycofywanie czy zamrażanie kapitału, czy zmienianie warunków i potrzeba, czy zmuszanie spółek do brania kapitału na każdych warunkach za wszelką cenę będzie naszym dniem powszednim. Nic takiego się nie stało. Wydaje się wciąż, że te perspektywy polskiego ekosystemu są dość stabilne i dość dobre. Kapitału jest dużo. Kompetencji i pewnego doświadczenia związanego z dojrzałością inwestorów, jak i tych, którzy o kapitał się ubiegają, stoi to wszystko na coraz wyższym poziomie i myślę, że taka nerwowość nie będzie wpisana w scenariusz najbliższych miesięcy. Oczywiście tak długo, dopóki nie dojdzie do fizycznego zagrożenia ludzi, którzy będą podejmowali autonomiczne decyzje. Jedni
z różnych powodów mogą się decydować na wyjazd z Polski, jak to dzisiaj już bywa w bardzo wielu branżach. Jestem umiarkowanym pesymistą, tak jak jestem umiarkowanym optymistą. Myślę, że najbliższe miesiące pozwolą nam w sposób bardziej odpowiedzialny wróżyć to, co się może wydarzyć. Na razie punkt wyjścia jest bardzo dobry, tak jak pan Marcin wspomniał. Dane PFR-u pokazują, że to mógł być, czy był jeden z najlepszych kwartałów w historii, jeśli nie najlepszy, ale czy kolejne będą podobne, tu byłbym o wiele bardziej ostrożny. Bardzo dziękuję. I teraz, panie Marcin, drodzy jeśli, tak, bardzo proszę. Panie Marcin, jeśli można, tak, bo przepraszam, poprzednio uciekłam mi myśl, a chciałem jeszcze jedną kwestię dodać, jeśli chodzi o wyjazd za granicę założycieli startupów. Bo szczerze, chyba wszyscy zdajemy sobie z tego sprawę, że ci założyciele wcześniej czy później wyjeżdżają. Rzadko kiedy mamy do czynienia ze spółkami, które dochodzą do rundy BC i dalej, czy trafiają na giełdy, które są tylko i wyłącznie w Polsce. One są zlegalizowane w bardzo wielu miejscach na świecie, w szczególności w Stanach Zjednoczonych. Więc jakby ta definicja, co to znaczy wyjechać z Polski, od kiedy się jest jeszcze polskim startupem, od kiedy już nie, jest dość płynna. Jak popatrzymy też na największe transakcje z raportu PFR za pierwszy kwartał, to też nie jest tak oczywiste, gdzie jest granica pomiędzy polskim a niepolskim startupem, bo tam mamy startupy, które są w Finlandii, w Singapurze i we Francji. I niejednokrotnie podstawowym związkiem z Polską są polsko brzmiące nazwiska lub polski fundusz inwestujący w spółkę w Singapurze, na przykład. Więc jakby ta definicja, co jest elementem polskiego ekosystemu startupowego, nie jest taka oczywista, a element wyruszenia w świat założycieli startupów czy rozwijania ich organizacji jest naturalnym ruchem, którego należy się spodziewać, a nie obawiać. Dziękuję bardzo. Stefan Batory mieszka w Miami i nikt nigdy nie pomyślałby nawet przed sekundę, że z Polski uciekł. To jest wpisane w filozofię rozwoju startupu. Jeżeli mówimy o startupie, który ma odnieść globalny sukces, w związku z tym to przywiązanie do kotwica, do danego kraju, naprawdę jest rzeczą umowną. W pełni się zgadzam. Bardzo dziękuję. W Miami też chyba lepsza pogoda niż w tej chwili w Warszawie, no ale ma to znaczenie drugorzędne. Drodzy panowie, teraz chciałbym zadać pytanie, no jestem bardzo ciekaw odpowiedzi, ale jest to pytanie chyba no, trudne, po prostu najtrudniejsze podczas naszego spotkania. Jestem bardzo ciekaw, co panowie myślą, czy mają panowie jakiś pogląd na ten temat. A pytanie brzmiałoby mniej więcej w ten sposób. Pandemia była szokiem. Drugim szokiem był wybuch wojny. Pandemia, ale chyba dla nas w większym wymiarze wybuch wojny, no przedefiniowała wydaje mi się, że po prostu sposób myślenia o najróżniejszych rzeczach. Już tak nieoficjalnie można powiedzieć, ja mogę powiedzieć, no, że no, jednak dojmujące jest wrażenie no, tej kruchości, prawda, z którą się zetknęliśmy. Przecież Ukraina 2 miesiące temu, mimo wszystkich wad tego państwa, była jednak względnie normalnie funkcjonującym państwem. Ludzie tam, mimo wszelkich problemów, no, których było dużo, no, funkcjonowali też względnie normalnie. To się po prostu z dnia na dzień skończyło. Miejmy nadzieję, że Ukraina no, jak najszybciej wróci do tego normalnego funkcjonowania. Natomiast no, tak czy inaczej, poczucie szoku, a nawet tego podwójnego szoku, bo ten pierwszy był związany z pandemią, zostanie. I czy nie rzutuje ono na rynek startupów, na ekosystem? Mówiąc wprost, mówiąc może nieco bardziej brutalnie, no, że w tej chwili po prostu niektóre startupy, czy też nawet niektóre pomysły na startup mają większe szanse realizacji, zainteresowania inwestorów, no między innymi w związku z tą sytuacją wojenną. Myślę o firmach, które będą się zajmowały chociażby bardzo szeroko pojętym bezpieczeństwem, łącznie z cyberbezpieczeństwem, bardzo szeroko pojętymi technologiami dotyczącymi spraw obronnych, ale również kwestiami dotyczącymi medycyny.
Ale może nie w tym, wyłącznie w tym wymiarze, w jakim funkcjonowała medycyna i startupy medyczne w czasach pokoju, tylko może się pojawiły nowe wymiary, już bardziej związane z wojną. I tak dalej, i tak dalej. Można to pytanie zadać też w ten sposób. Czy jest w tej chwili sens zakładanie startupu, który by świadczył, no nie wiem, jakieś super usługi, typu zapewnianie najszybszego możliwego dostępu do fryzjera, błyskawicznego dostępu do fryzjera, bo po prostu no, jakoś to straciło na znaczeniu. No, pytanie, czy rzeczywiście ludziom na czymś takim zależy, a tym bardziej inwestorom. No nie wiem, co panowie myślą o tym pytaniu. Dla mnie przyznam, że ono jest ważne i chyba może być ważne również dla naszych odbiorców, bo może troszeczkę ukierunkować ich myślenie. Co panowie o tym sądzą? Bardzo proszę, pan Dariusz Szuk. Tak, myślę, że te dwie tragedie z jednej strony no, niosą ze sobą właśnie ogromną tragedię, bo umierają ludzie, tracimy to, co najcenniejsze, znajomych, rodziny, ale z drugiej strony uświadamiają nam wagę i potrzebę technologii właśnie, tak? I niestety, tak to się dzieje, działo w pandemii i myślę, że trochę tak się dzieje i będzie działo podczas tego kryzysu w Ukrainie, podczas tego ataku Rosji na Ukrainę. W pandemii proszę zauważyć, że gdyby nie technologie, gdyby nie możliwości łączenia się osób zdalnie, gdyby nie różne formy płatności, gdyby nie różne formy też współpracy osób i wiele, wiele innych narzędzi, no mielibyśmy ogromny problem. Mielibyśmy ogromny problem, już nie mówię, z utrzymaniem gospodarek na takim poziomie wzrostu, jaki mieliśmy, ale w ogóle z funkcjonowaniem ludzi. I dzisiaj wojna uświadamia nam znowu, uważam, wagę technologii, tak? Trochę innych technologii, ale chociażby wagę ostatnia inwestycja czy runda takiego startupu Mindgram, który dba o zdrowie psychiczne osób, które jest niezwykle dzisiaj potrzebne i tego typu rozwiązania są bardzo, bardzo poszukiwane. Czy chociażby drony. Wiele miesięcy mówiło się o tym, do czego drony będą potrzebne. Dzisiaj się okazuje, że one w sferze bezpieczeństwa mogą być bardzo, bardzo potrzebne. Więc te technologie poprzez potrzebne i skuteczne zarazem, bo zobaczcie Państwo, jak versus nowe technologie, jak drony, versus stare technologie, jak czołgi, jaką mamy przepaść i gdzie nas technologia może zaprowadzić, tak? Więc wydaje mi się, że to nam uświadamia wagę technologii i niestety te dwa kryzysy robią dużo, dużo więcej w gospodarce, w świadomości niż 20 lat dyskusji, rozmów, rozwoju, venture capital, paneli, raportów i tysiące innych rzeczy, bo mogliśmy rozmawiać już 20 lat temu, pierwsze tego typu debaty miały miejsce, brałem w nich udział, to była dyskusja o tym, jak technologia jest potrzebna, dlaczego w przyszłości to będzie technologia, natomiast dzisiaj widzimy to, tak? I przykre jest to, że w takiej sytuacji, w takich okolicznościach możemy to dostrzec, ale tak jest. I na koniec pokazując też wagę technologii, jesteśmy współzałożycielem, ale też Jarosław Sroka i Kulczyk Investments Holding jest też współzałożycielem takiej inicjatywy Tech to the Rescue, tak? Czyli technologie, które mają pomagać światu. I teraz w trakcie właśnie tej sytuacji wojennej
okazało się, jak bardzo te technologie mogą pomóc. Jak w przeciągu 3-4 dni stworzony portal do pomocy w lokowaniu osób z Ukrainy w mieszkaniach może pomóc. Jak inne rozwiązania i systemy technologiczne mogą pomóc bardzo szybko w wielu, wielu kwestiach. Więc myślę, że to przyspieszy ponownie rozwój technologiczny, chociaż no niestety nie jest to najlepsze podłoże do rozwoju, no bo jednak to jest kryzys, jednak to jest tragedia. Bardzo dziękuję. Pan Jarosław Stroka, bardzo proszę. No, trudno znowu dodać do tego, co Darek powiedział, coś wartościowego, bo poza kilkoma banałami pewnie. Konflikty zbrojne czy kryzysy, tak się utarło, są motorami postępu i następuje pewne naturalne przyspieszenie związane ze zmianą bardzo często nie tylko otoczenia, ale też istniejących modeli biznesowych. Te same modele biznesowe rzeczywiście poddawane takim brutalnym stres testom, jakim na przykład jest konflikt dzisiaj w Ukrainie, wymuszają z jednej strony aktywność, innowacyjność, kreatywność, zwinność tych podmiotów gospodarczych, które rzeczywiście w sposób skokowy bardzo często zwiększają swoją efektywność i mocniej zaznaczają swoją pozycję na rynku. Czy Władimir Putin, wywołując tę wojnę, zakładał, że w takim stopniu przyspieszy transformację energetyczną w Europie, która szła bardzo opornie? Pewnie nie, to jest jego jeden z podstawowych pewnie strategicznych błędów, które popełnił, ale wyobraźmy sobie teraz, jak bardzo ta wymuszona i przyspieszona transformacja energetyczna, jak bardzo pociągnie za sobą potrzebę generowania rozwiązań technologicznych i to takich niesłychanie nowoczesnych i przyszłościowych, które pozwolą uczynić ten plan realistycznym i pożytecznym dla ludzkości. Pamiętajmy też, że takie rozwiązania niszowe związane z konkretnym kryzysem. Pandemia była nieco innym wydarzeniem. Miała jednak charakter globalny, czyli odcięcie od edukacji, od zdrowia. Nawet te serwisy terapeutyczne związane z tym, że ludzie byli w domach zamknięci, odcięci od bliskich i kolegów i znajomych i potrzebowali wsparcia bardzo często psychologicznego, była bardzo specyficzna. Tu mamy do czynienia z konfliktem wojennym, z wojną, z konfliktem zbrojnym, gdzie oczywiście pojawiają się nowe technologie, pojawia się zapotrzebowanie na nowe rozwiązania technologiczne, które mogą być zaczynem, tak jak to też drzewi bywało w Dolinie Krzemowej, zaczynem do rozwoju technologii w innych dziedzinach już cywilnych. I szukając pozytywów w całej tej sytuacji, to jest ta lista, którą ewentualnie bym wskazał. Bardzo dziękuję. I pan Marcin Szczeciński. Zgodzę się z panem Jarosławem, że pandemia i wojna w Ukrainie to są różnego rodzaju czynniki szokowe i faktycznie pandemia miała charakter absolutnie globalny, dotyczyła krajów, nie wiem, od Albanii po Zambię czy Vanuatu. Jednak konflikt ukraiński ma charakter bardziej lokalny czy regionalny i nasza optyka, nasze spojrzenie na tą sytuację niekoniecznie musi odzwierciedlać spojrzenie przeciętnego obywatela ziemi, czy także decydenta w wielkich instytucjach finansowych na świecie. Oby tak się nie stało, jeśli ten konflikt nie rozleje się szerzej na Europę, czy nie przyjmie charakteru ogólnoświatowego, to myślę, że do tego momentu jednak jakkolwiek brutalnie by to brzmiało na sytuację inwestycji na rynku światowym, na rynku globalnym z perspektywy całego świata, a nie może tutaj regionu Europy Środkowo-Wschodniej, większe znaczenie niż wojna na Ukrainie będą miały na przykład stopy procentowe w Stanach Zjednoczonych, stopa bezrobocia tam, czy cena galonu paliwa na stacjach
benzynowych i wrócę jednak do stwierdzenia, że nasza optyka, nasza bliskość tego konfliktu, geograficzna bliskość, także emocjonalna w związku z przyjęciem potężnej fali uchodźców, bezpośrednim kontaktem z ludźmi dotkniętymi tym kryzysem humanitarnym, no, w sposób oczywisty wpływa na nasze postrzeganie tej sytuacji, ale niekoniecznie to jest tak samo wygląda. Im pewnie bardziej byśmy się przesuwali na zachód Europy, czy dalej w stronę Azji Wschodniej, czy w stronę południowej półkuli, tam jednak inne kwestie mogą zaprzątać czy umysły przeciętnego obywatela, decydentów w takich czy innych funduszach. Dodam także, że mam wrażenie, że jednak świat ma tendencję do powrotu do pewnego ekwilibrium po takich wydarzeniach stanowiących szok. Specjalnie przed naszym spotkaniem przyjrzałem się kursom akcji Netflixa i Pelotonu. Peloton może jest mniej znany, to jest amerykański startup oferujący taki zaawansowany rowerek treningowy do wykorzystania w domu, z udziałem w zdalnych zajęciach fitness. To zaszło bardzo ciekawe zjawisko, jeśli chodzi o kursy akcji tych dwóch spółek. Nie badałem szerszej próby. Otóż one obecnie idealnie wróciły do stanu sprzed pandemii, oczywiście mając potężne wzrosty, zwyżki od momentu jej wybuchu do dnia dzisiejszego. Szczerze, ludzkość, my mamy jednak jakąś taką tendencję powracania do pewnych starych, utartych przyzwyczajeń, co może być trochę głosem w opozycji do tego, że wojna jest czynnikiem stymulującym, rozwijającym technologię, ale tą drugą siłą to jest jednak takie dążenie do równowagi, która no nie zawsze nam się odpowiada. No tak, ale tutaj no, jednak trzeba też zauważyć, że to doświadczenie wojenne nie jest tylko doświadczeniem no, stricte wojennym. To również, o czym wspomniał chociażby Jarosław Sroka, no to jednak jest przebudowa no, takiej geopolityki światowej w bardzo różnych wymiarach, na przykład właśnie w kwestiach dotyczących dostępu do surowców energetycznych, w ogóle tego, jak się w tej chwili myśli o energetyce, jak się myśli o kwestiach obronności, a czy inaczej. I tutaj dopytam pana jako reprezentanta firmy medycznej, czy się inaczej myśli o medycynie? Myślę, że to nie zachodzi w tej chwili taki proces, kiedy czy wszystkie startupy medyczne, czy duże firmy zajmujące się rozwiązaniami z zakresu ochrony zdrowia przerzucają się na medycynę pola walki. Nie sądzę, że to następuje. Może to jest zbyt krótki okres obserwacji, aby na to zaobserwować, bo to też jednak jakąś cechą ludzką jest optymizm i nadzieja na to, że może płonna, że ten konflikt będzie krótkotrwały, więc trudno przestawiać nagle myślenie o rozwiązaniach medycznych z takich rozwiązań, które są adresowane dla okresu pokoju, na stricte rozwiązania dedykowane polu walki. No, może kwestia bardziej mobilnych rozwiązań, takich, które można przemieszczać z miejsca na miejsce, które mogą podążać za migrującymi populacjami, na przykład uchodźców. Tak, ale minęły 2 miesiące, a cechą też rozwoju produktów dotyczących ochrony zdrowia jest to, że z reguły, mówię o bardziej zaawansowanych technologiach, nie czysto informatycznych, jest to, że ich rozwój trwa długo. To nie są rozwiązania, które powstają w tygodnie czy w miesiące, które mogą powstać wyłącznie przy pomocy komputerów i utalentowanych programistów. Ja na razie takiego przeorientowania branży ochrony zdrowia na rozwiązania bardziej związane z konfliktem zbrojnym i jego konsekwencjami do tej pory nie obserwowałem, ale okres obserwacji jest zbyt krótki. Bardzo dziękuję. Ja to potraktowałem to pytanie takie, jako takie dopowiedzenie, pewien taki element dodatkowy w naszej dyskusji. Chciałbym wrócić do głównego nurtu naszej dyskusji, którą za chwilę będziemy kończyć, i dlatego tutaj no pytanie do panów na koniec. Ja bardzo lubię to pytanie, z kolei panowie chyba niespecjalnie, no, mogę to powiedzieć na podstawie doświadczeń z naszych poprzednich debat, no ale pamiętajmy, że nasza debata jest pierwszą odsłoną tegorocznych
tegorocznej naszej akcji, naszego projektu, czyli Orła Innowacji. Jak panowie pamiętają, ten projekt wiąże się właśnie z debatami, wiąże się z publikacjami na łamach Rzeczpospolitej i oczywiście na łamach RP.pl. Wiąże się również z naszym konkursem dla startupów. No i trzeba przyznać, że przyciąga uwagę środowiska startupowego, tych ludzi, którzy są właścicielami, którzy działają, którzy pracują w startupach. Dlatego też warto im chyba coś na koniec poradzić. Powiedzieć taką, no, taki krótką radę na koniec naszej dyskusji i na ten trudny czas. Wiem, że panowie tego nie lubią, ale może spróbujmy, co oni mają robić. Duży biznes pewnie sobie jakoś poradzi, ale może warto coś powiedzieć temu małemu, mniejszemu, startującemu w początkowej fazie rozwoju. Panie Jarosław Sroka, co by pan powiedział? Obawiałem się, że zacznie pan ode mnie. Dziękuję bardzo, lubię to pańskie pytanie. W związku z tym jestem kompletnie nieprzygotowany, żeby na nie w jakiś roztropny sposób odpowiedzieć. Wydaje mi się, że kluczowe jest bardzo uważne obserwowanie tego, co się dzieje, korzystanie z każdej nadarzającej się okazji, żeby zdobywać wiedzę i doświadczenie, nie przegapiać żadnej biznesowej okazji do tego, żeby uczyć się od inwestorów, pozyskiwać od nich kapitał, bo przyszłość nie rysuje się w najbardziej różowych barwach. Ten element skalowalności, o którym kilkukrotnie tu mówiliśmy, wydaje się kluczowy. Im będę większy, tym być może bardziej jestem mniej podatny na takie lokalne wstrząsy czy zawirowania. Budując lokalną firmę, nie zapewnimy sobie takiej bezpiecznej pozycji i w ogóle myślenie tego typu na pewno jest jedną z największych przeszkód w budowie globalnego startupu. Nie można tak poważnego przedsięwzięcia planować na tak minimalistycznych założeniach. I to chyba tak publicystycznie po koleżeńsku byłaby moja podstawowa rada. Być bardzo czujnym, zwinnym, jak to się dzisiaj mawia po angielsku, i bardzo spontanicznie, szybko i sprawnie konsumować wiedzę i doświadczenie, które się pojawia w zasięgu ręki, bo czasy są niepewne, turbulencji myślę, że jeszcze czeka nas bardzo wiele. A drugi raz ten pociąg na tę stację na pewno już nie podjedzie. Bardzo dziękuję. Pan Marcin Szczeciński, rada od pana. Tak, to posłużę się truizmem, takim wyświechtanym sformułowaniem, że w środku kryzysu tkwią szanse, i to z doświadczenia startupów z naszego portfela już widzimy, że oczywiście oprócz tego, że konflikt, wojna w Ukrainie przynosi zagrożenia, przynosi cierpienie, ale także może tworzyć szanse biznesowe, które by w inny sposób nie zaistniały, także związane ze skalowaniem, rozwijaniem organizacji w kontekście międzynarodowym. Jeśli przy tym kontekście międzynarodowym jesteśmy, to z przyjemnością nawiążę do wypowiedzi pana Jarosława, która dotyczyła między innymi międzynarodowego kontekstu, budowania międzynarodowych organizacji. No to właśnie pamiętajcie, myślcie o tym od początku, że warto budować międzynarodowe organizacje, choćby ze względu na to, czego teraz doświadczamy, i w konsekwencji umiarkowaną skłonnością do inwestowania w tym obszarze Europy. Jeśli będziecie budowali międzynarodowe organizacje nie skupione w jednym punkcie na globie, tego rodzaju ryzyka będą w mniejszym stopniu was dotyczyły. I cóż, no oczywiście też radziłbym, róbcie dalej swoje, uważnie nadstawiając uszu, otwierając szeroko oczy na pojawiające się możliwości, a naprawdę w czasach kryzysu one mogą się pojawiać, choć wydaje się to być paradoksem. Bardzo dziękuję. I ostatnie słowo w naszej dyskusji należy, zresztą podobnie jak pierwsze słowo, należy do pana Dariusza Żuka. Jaka rada z pana strony? Pierwsze słowo jest łatwiejsze, a
bycie na końcu trochę trudniej, bo wszystko już zostało powiedziane, ale ja bym tutaj nawiązał do słów pana Marcina, czyli co robić, robić swoje, bo wydaje mi się, że startup, który ma dobry produkt rozwiązujący potrzebę na rynku, dobry zespół wydaje się, że też dobrze poukładane kwestie właśnie finansowe, tak, czyli zapotrzebowanie na kapitał, model biznesowy, model pricingowy, zawsze się obroni. I ja bym na to zwracał uwagę, nie na to, na co nie mamy wpływu, czyli na sytuację makroekonomiczną. Skupmy się na swoim i róbmy swoje. Bardzo dziękuję panom za udział w naszym spotkaniu, w naszej debacie. No i już w tej chwili zapraszam na kolejne debaty związane z naszym przedsięwzięciem, z naszym projektem Orzeł Innowacji. Jeszcze raz dziękuję za udział w naszej debacie.